Moi drodzy, zanim zaczniemy dzisiejszy materiał, trzy sprawy. Sprawa numer jeden. Zostańcie do końca. Czemu? Ponieważ w dzisiejszym materiale pojawi się informacja na temat pewnego projektu, nad którym wspólnie z Ziemniakiem pracowaliśmy od kwietnia 2024 roku, a cały film jest niejako trasą do tego kulminacyjnego momentu. Sprawa numer dwa. Jeżeli jest tylko taka możliwość, zostawcie pod tym materiałem zasięgową łapeczkę w górę oraz komentarz. Niezwykle zależy mi na tym, żeby dosyć dużo osób, a szczególnie właśnie moich aktywnych widzów, dowiedziała się, że coś się dzieje. No i sprawa numer 3. PGA 2024. Od piątku do niedzieli. Hala piąta. Praktycznie samo centrum, stanowisko Dark Project. Nie może was zabraknąć, bo to właśnie tam nasze marzenia niejako się spełnią. A jednocześnie obserwujcie ten i ten profil, bo tam będziecie mogli zgarnąć wejściówki na te dni. Lecimy! Żeby pokazać wam swoistą abstrakcję dzisiejszego odcinka, muszę z wami przejść przez pewną historię. Historię, która sięga 2021 roku. Bo to właśnie wtedy na kanale pojawił się materiał o tamtej klawiaturze. To Dark Project KD87A1. Sprzęt na tamte czasy fantastyczny, który bardzo szybko zyskał popularność w naszym kraju. Zapytacie, czemu tak się stało? Bo serwował bardzo dobre, wówczas rzadko w tym segmencie spotykane, przesmarowane i przykręcane stabilizatory, a poza tym także switche, które też były przesmarowane i bardzo przyjemne. No i samo brzmienie tej klawiatury też zrobiło furorę. To właśnie ta klawiatura rozpoczęła moją przygodę z Dark Project, no i również rozpoczęła pewną ofensywę marki na nasz polski rynek. Model One był o tyle ciekawy, że po prostu łączył porządne cechy. W 2021 roku bardzo trudno było bowiem o klawiatury, które od A do Z realizowane są w sposób dobry. Warto przy tym wspomnieć, że rozgraniczano dwa modele, oferujący hot swappa czy switche mechaniczne, czyli ten droższe, ale tam też pojawiały się optyki. Natomiast mówiąc o tańszym, tutaj stabilizatory zmieniono na plate mounty, no a switche były przelutowane, chociaż nadal wszystko odpowiednio przesmarowano. Przyjemnym dodatkiem na starcie pozostawała pianka pod spacją. Więcej wypełnienia znajdowało się między plate'em a PCB, więc jeżeli ktoś miał ochotę, to dorzucał jeszcze wygłuszenie samodzielnie na spód klawiatury, no i efekt był zaskakująco dobry. Od recenzji tamtej pamiętnej klawiatury z puddingowymi keycapami pojawiło się sporo ciekawych konstrukcji, m.in. 65%. Poza tym, na przykład tutaj trzymam pudełko po bardzo popularnym DPO87, no ale jest też DPP87, zabudowany w kolorystyce ink, przepięknej. A w całym portfolio jest też coś takiego, DPP98. To jest model o tyle ciekawy, że dostajemy klawiaturę niemalże pełnowymiarową, która po pierwsze serwuje piękną kolorystykę i solidne keycapy o profilu CSA, a po drugie rolkę do zmiany głośności na boku, no i po trzecie ekran do wyświetlania gifów. DPP98 mam wrażenie, że trochę umknął polskim graczom, pewnie przez wzgląd na wyższą cenę, ale też bardzo nietuzinkowy layout, do którego trzeba było się przekonać. W gruncie rzeczy jest to jednak niemal pełnowymiarowy sprzęt zamknięty w cieśniejszym formacie, co sprawia, że zajmuje na biurku tyle miejsca co TKL, a numpad jest nadal pod ręką. Ta 98% klawiatura to nie tylko ładny design, ale też zastosowano gasketa. Oznacza to, że cała budowa wewnętrzna zaczepiona jest na gumkach nośnych, co wzmacnia jej sprężystość, no i poprawia brzmienie. A mówiąc o brzmieniu, posłuchajcie, jak brzmi Dark Project One i jak brzmi DPP98, bo różnica jest naprawdę spora. Wśród modeli, które na rynek w międzyczasie Dark Project też wypuszczał, należy odznaczyć KD68B, czyli miniaturkę 65% w dwóch kolorystykach, także z dwoma wariantami keycapów. Tymczasem moim ulubieńcem był KD83A. Dlaczego? Bo to layout 75% z rolką do zmiany głośności na boku i keycapami pozbawionymi transparentnych elementów, więc to wszystko wyglądało szykownie na biurku. No i sama kolorystyka też ciekawa, trochę takiego morskiego niebieskiego, dodatkowo żółte legendy, no i biały obszar środkowy. Czego w ogóle w tej klawiaturze do szczęścia moim zdaniem brakowało? Bezprzewodowości, którą w swojej klawiaturze Daily uważam za obowiązkową. Od kilku dni w moich łapkach znajduje się ten model, czyli DPP87 w kolorystyce Black i White, przygotowany specjalnie dla sklepu X.com. Jest to klawiatura wyposażona zarówno w dodatkowe nakładki, jak i wymienne switche, a całość pozostaje w granicach 230 zł. I tutaj chciałbym skupić się na tym, jak model KD87, czyli właśnie One, ewoluował. Z klawiatury nastawionej na design bardzo krzykliwy i gamingowy, patrząc na puddingi, doszliśmy do momentu, gdzie KD87 wygląda tak. Popularny skeleton z fioletowymi nakładkami
dookoła o designie flotki. Już osadzony na przesmarowanych liniowych przełącznikach GEMS, praca klawiatury za 200 zł rozkoszna. Tuż obok nowsze wersje oznaczone jako DPO i DPP87. Ink nie jest modelem flotki, jest zabudowany, wchodzi bardziej w taki segment, nazwijmy to pseudo-customowy, pełne wygłuszenie, hot swap, wiadomo. Z kolei skeleton rozbił się na kilka kolorystycznych modeli, łączących fiolet, biel, fiolet błękit, czy ostatecznie nawet biel i czerń w Fuji, którego u siebie niestety nie miałem. Co prawda są to klawiatury bez hot swapa, ale generalnie pod kątem akustyki oraz tego, jak dopracowano stabilizatory, trudno im cokolwiek zarzucić. No i profil nakładek już nie klasyczny Cherry czy OM, a bardziej obły CS Act, który i wygląda ciekawie i w użytkowaniu trudno znaleźć w nim jakieś wady. Do okolic 200 zł tak naprawdę trudno o sprzęt po prostu fajniejszy, który będzie zachowywał ten zakres jakości i możliwości, chociaż tutaj wkracza XCOM. Ich modele DPP87 to moim zdaniem lekki rarytas. Już po pierwszym rozpakowaniu rzuciła mi się w oczy prostota kolorystyczna, która do mnie bardzo przemawia. Czerń lub biel z wymiennymi keycapami. I wydawać by się mogło, że tutaj mamy koniec historii, ale niekoniecznie. Kolorystyka owszem została zmieniona, ale też pojawia się hot swap. To pozwala z tej prostej na pozór konstrukcji wykrzesać więcej możliwości, jeżeli tylko w przyszłości najdzie Was ochota na modyfikację, no i zmianę switchy. Pamiętajmy bowiem, że GEMS na pokładzie to liniowce, tymczasem niektórzy preferują switche, kliki albo tactile i takowe też można umieścić. No i samo brzmienie. Mam wrażenie, że ono zostało trochę poprawione, a jak to wygląda? Posłuchajcie. Jest tutaj jeszcze jedna niespodzianka, która objawiła mi się po podłączeniu klawiaturem. Otóż okazuje się, że DPP87 działa z aplikacją w przeglądarce. Dzięki temu nie ma już potrzeby instalowania apki na PC-cie, bo wszystkie ustawienia zmienimy sobie w locie. Wystarczy, że odpalimy przeglądarkę, wpiszemy odpowiedni adres i mamy dostęp do pełnej puli modyfikacji. Niech w ogóle samą klamrą dla dzisiejszej historii klawiatur Dark Project będą te oto limitowane wersje, które ludzie dostali na święta. Regulowany gasket, w pełni aluminiowy ciężki korpus, bardzo przyjemne, dobrze nas smarowane switche, przekręcone stabilizatory, no i mnóstwo wypełnienia wewnątrz, odbijającego się bezpośrednio na brzmieniu. I ogólnie do tego zestawu cech, co ciekawe, dopiero teraz niektóre marki z mainstreamu docierają. Sami więc widzicie, że to spektrum produktów jest naprawdę spore, a całość dopasowana jest do różnych użytkowników, do różnych zapotrzebowań. I generalnie marka Dark Project, wyłaniając się z cienia, aktualnie stała się bardzo konkurencyjna dla wszelakich tuzów na naszym rynku, jeżeli chodzi o jakość czy na przykład opłacalność. I w tym miejscu chciałbym Was prosić o jedno. Napiszcie w komentarzu, czy mieliście styczność z klawiaturami Dark Project do tej pory, a być może z jakiejś korzystacie. Jeżeli tak, to z jakiej? Czy jest to DPP87, czy DPO87, a może KD87, albo też konstrukcje 75 bądź 65%. No ale skoro mamy tyle ciekawych i tyle unikatowych modeli, to pojawia się kwestia tego, w którym miejscu jesteśmy i do którego miejsca powinniśmy zmierzać. Takie pytanie zadaliśmy sobie w kwietniu 2024 roku wspólnie z Ziemniakiem. No i uznaliśmy, że jesteśmy w Polsce, a wypadałoby wyruszyć do Chin i tam eksperymentować, badać i robić notatki. U Ziemniaka trochę wcześniej, a u mnie trochę później na kanale pojawiły się filmy z miejsc, gdzie Dark Project tworzony jest od podstaw. Śledziliśmy wówczas z jednej strony drogę najpopularniejszego modelu DPO87 od stworzenia do pudełka, ale z drugiej sprawdziliśmy, jakie są możliwości i czy, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie i miksując je w jednym kotle, niczym cukier, słodkości i różne śliczności, uda nam się stworzyć coś kultowego niczym atomówki. Temat jest frapujący, można powiedzieć, że jest to zagadka. Zagadka, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Efektem jest nasze dziecko. Dziecko, z którego jesteśmy dumni i które prawdopodobnie, albo inaczej, na pewno zrewolucjonizuje rynek klawiatur. Bo patrząc na naszych badanych, dawaliśmy im sprzęt, który wyceniali na 700, 800, 900 zł. Tymczasem mówimy o klawiaturze, która nie będzie kosztować nawet 300 zł, a nawet nie będzie kosztować 250. Czy Wam ją w tym momencie pokażę? Nie, ale chciałbym, żebyście zobaczyli ją na żywo z nami, bo to właśnie dla Was robimy ogromne stoisko na PGA 2024. I to właśnie tam, w hali 5, niemalże w samym centrum, przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe gamingowe doświadczenie, bo właśnie będzie wymarzony pokój gracza z piankami od Apamy, będą też światełka Twinkly, no i będzie mnóstwo ciekawych rzeczy do sprawdzenia, żebyście z tym naszym dzieckiem mogli się zapoznać, nie tylko pod kątem wizualnym czy takim dotykowym, ale też pod kątem akustycznym.
I być może w tym momencie zadać sobie pytanie, czy to wszystko? Otóż nie, bo naturalnie będziemy mieli dla Was przygotowane mnóstwo fajnych konkursów, fajnych quizów, różnego rodzaju challenge'y, no i spotkania z naszymi gośćmi, a wśród nich Radejko, Ziemniak, będzie też Czuga, będzie Blackwhite, będzie Lipton, także... No aż grzech tam nie być. I od razu mówię, że w tym momencie warto zaobserwować te dwa profile, czyli Dark Project na Facebooku i Dark Project na Instagramie, bo tam od poniedziałku do środy będą odbywać się konkursy. Konkursy związane z wejściówkami, które będziecie mogli zgarnąć, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Bo umówmy się, można polecieć klasykiem, że tworzymy w tym momencie historię, ale ja powiem więcej. Tworzymy w tym momencie coś wyjątkowego. Coś, co wyznaczy trendy na najbliższe lata. Dlatego koniecznie musicie pojawić się na PGA 2024. Hala 5, stoisko Dark Project. Zapraszamy.